Bodzanowie zakończyła się jedna z najważniejszych, a na pewno największych inwestycji ostatnich miesięcy – budowa kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków. Po 2 latach mamy zrealizowaną inwestycję, mamy 15 km kanalizacji i oprócz tego dodatkową oczyszczalnię ścieków, która jest tuż przygotowana do przekazania do użytkowania. To ważna dla nas inwestycja, podkreślają mieszkańcy. Jest życie na lepsze, bo po prostu nie będziemy się musieli martwić o wywóz szampa, nie będziemy się martwili, że przypływ jest wody, że po prostu woda będzie się wylewała. Szambo było wybierane co miesiąc, a nieraz i co 2 tygodnie, bo to jest teren podmokły. Jesteśmy niezmiernie zadowoleni. Bardzo jest potrzebna, bo to są małe działki, jest duże zagęstnienie mieszkańców, no i na pewno jest bardzo potrzebne, jak najprędzej, żeby to wszystko było zrobione. Teraz mieszkańcy Bodzanowa, Chodkowa i Chodkowa działki będą mogli podłączyć swoje gospodarstwa do gminnej kanalizacji. Udało nam się, co najważniejsze, przyłącza studzienki wprowadzić na działki poszczególnych właścicieli. Także teraz ten koszt tej samego przyłącza do kanalizacji dla mieszkańców będzie niewielki. O tym, jakie korzyści da mieszkańcom, którzy skorzystają z kanalizacji gminnej i jak to zrobić, rozmawiano na spotkaniu zorganizowanym w szkole w Bodzanowie. Ta procedura nie jest skomplikowana. Tak naprawdę 90% osób, które są objęte projektem, będzie występowała wyłącznie do Urzędu Gminy, będzie pobierała 2 dokumenty, które będzie mogła wypełnić na miejscu, tak naprawdę przy pomocy i wsparciu urzędników. Wydamy warunki techniczne, opinię lokalizacyjną i będą mogli budować. Później tylko wystarczy wykonać inwentaryzację tego przyłącza i możemy już podpisywać umowę. Cały proces powinien rozpocząć się w listopadzie. Miejsca najbliższe naszemu sercu kojarzą się z zapachem, dźwiękami, smakami. I właśnie o smakach regionu rozmawiano na spotkaniu zorganizowanym w Kanigowie. Tutaj z dużym podziwem patrzę na ten wymiar taki społeczny, bo wielkie zaangażowanie i rozwój i kół gospodyń wiejskich i straży pożarnych to są takie wspólnoty, które na co dzień sprawiają, że czujemy się bardziej radośni i bezpieczni w takich życiowych sprawach. Koła gospodyń wiejskich przygotowały potrawy kojarzące się z gminą Bodzanów i z tym regionem. Były m.in. bodzanowskie lepiuchy, zupa z dyni, ciasta i wiele innych smakołyków. Nie brakowało również tych, którzy chętnie sięgali po kolejną pajdę chleba ze smalcem, ogórkiem kiszonym czy kolejny kawałek pysznego ciasta. Jesteśmy wiejskie babeczki z Borowic. To właśnie są moje koleżanki przesympatyczne. Na dzisiejszy wieczór przygotowałyśmy leczo, rosół z gęsi, która biegała po Borowicach. Rolatki ziemniaczane, kotlety z grzybami, no i to wszystko, co tutaj mamy na stole. Nazywam się Bogumiła Wiśniewska, jestem właścicielką firmy Pierożek i promuję produkt tradycyjny regionalny Bodzanowa, czyli lepiuchy bodzanowskie. Tak, są to pierogi cebulowe z makiem. Witamy Państwa, jesteśmy kołem gospodyń wiejskich w Barkutówku. Chcemy Państwa tutaj poczęstować naszymi wyrobami. Mamy kartoflaczek, ciasta, chlebek ze szmalcem, no i nasze takie danie, które zajęło pierwsze miejsce na dożynkach. Jest to chleb, masło i drzem. Witamy serdecznie, nazywamy się Bodzanowskie Pierożanki i oczywiście także promujemy nasz produkt regionalny, pierogi z cebulą i smakiem. Owszem, jeszcze do tego mamy trójkąty z fantazją, które zdobyły 2 miejsce na dożynkach powiatowych. I zapraszamy serdecznie na gołąbki z kaszy gryczanej w sosie pieczarkowym, oczywiście swojski chlebek z cebulką prażoną, ze smalcem i ogórkiem kiszonym. Naszym takim wytworem, naszym, tak, są kozy, które, tak jak mówiliśmy, na dyniach Bodzanowa nie beczą, ale to są takie właśnie, smakują bardzo. Poza tym właśnie takie nadziomko staropolskie, które kiedyś nasze babcie robiły, tak, tak właśnie to jest takie właśnie nasze regionalne. Nazywam się Monika Durczyk, ja prezentuję nieformalne koło gospodyń wiejskich Ciesień, to są moje koleżanki. Nasze koło Cieślanki,
od miejscowości. Co dla Państwa przygotowaliśmy? Przygotowaliśmy wypieki, ciasta, które myślę większości z nas kojarzy się z domem rodzinnym. Ciasta, które zostały wykonane z produktów, które wyrosły na naszej ziemi bodanowskiej. Mamy ciasto marchewkowe, ciasto dyniowe, jabłecznik, sernik, ciasto drożdżowe. Gospodynie w podziękowaniu otrzymały dyplomy, które wręczyli poseł Piotr Zgorzelski, były premier Waldemar Pawlak i wójt gminy Bodzanów Jerzy Staniszewski. Smak Bodzanowa jest jedyny w swoim rodzaju, zaznacza wójt. Te koła dały nam w samorządzie, mnie osobiście, taki asumpt do działania. Zmobilizowały nas strasznie do tego, żebyśmy przygotowywali przede wszystkim pomieszczenia, gdzie mogłyby się spotkać, bo to jest główny problem. Z myślą o kołach gospodyń wiejskich w gminie remontowane są remizy, świetlice wiejskie, żeby miały gdzie spotykać się, organizować warsztaty i zajęcia. Dziś nie wyobrażam sobie, że gmina mogłaby istnieć bez kół gospodyń wiejskich, dodaje wójt gminy Bodzanów. Olga Tokarczuk, laureatka literackiego Nobla, a właściwie jej twórczość, będzie tematem spotkania, jakie organizuje Biblioteka Centrum Kultury w Bodzanowie. Chcieliśmy odpowiedzieć na potrzeby czytelników, w związku z tym organizujemy spotkanie mówiące o literaturze Olgi Tokarczuk i o tym, jak pisze, co pisze. Będziemy czytać fragmenty z jej książek. Na spotkanie zaprosimy polonistów i historyków, żebyśmy mogli zapoznać się i z jej twórczością, i z nią jako pisarką. Spotkanie zaplanowano na połowę listopada.